Cześć, cześć, cześć widzowie. Tu znowu ja, Bartek Spotyczek z historią, kłaniam się. I kiedy nagrałem mój pierwszy film, jak Francuzi dali ciała w 1870, miałem w głowie pomysł na kontynuację. Miała nosić tytuł, jak Rosjanie dali ciała w 1904. Ale przez różne koleje losu pomysł odszedł na dalszy plan. Ale dzisiaj powracam do niego. Na końcu odcinka ciekawostka oraz informacje. Jedziemy! Pewnie niektórzy z Was wiedzą, że chodzi tutaj o wojnę rosyjsko-japońską. Ale żeby zrozumieć jej genezę oraz przyczyny, musimy się cofnąć do Japonii z połowy XIX wieku. Wtedy to w 1868 roku Japończycy obudzili się z ponad 200-letniego snu, w którym izolowali się od wszystkich, no nie licząc Holendrów, ponieważ uważali, że wszyscy chcą ich podbić. No nie było to najlepsze wyjście. Ale w końcu od wspomnianej już daty 1868 roku Japończycy zaczęli się otwierać na inne kraje. Trzeba było także zmienić sporo w działaniu samego kraju. Kluczową rolę odgrywała tutaj armia, więc przyjrzyjmy się temu bliżej. Pod koniec XIX wieku Japończycy zaczęli reorganizować armię, ale pojawił się jeden problem. Japończycy mieli mniej doświadczenia bojowego, bo pamiętamy, 200 lat izolowali się od każdego, niż na przykład taka Wielka Brytania czy Francja. Więc trzeba było absolutnie wszystko, wszystkie metody organizacyjne od kogoś zacząć. No i wybrali dobrze. Ponieważ, jako że Japonia jest krajem wyspiarskim, postanowili, że ważna będzie flota. Ściągnęli ją dość dobrze od Wielkiej Brytanii. Oni mieli w tamtym czasie najpotężniejszą flotę morską na świecie. Nie dziwię się Japończykom, że wybrali akurat Brytyjczyków. No ale zaczęli zbierać te statki i w końcu nadszedł czas na piechotę. Wtedy to, pod koniec XIX wieku, dość dobrą piechotą mogły poszczycić się Prusy. Wykorzystano tę sytuację oraz przeorganizowano japońskie wojsko lądowe na wzór pruski. Przyniosło to znaczne efekty. Otóż Japończycy byli zainteresowani koloniami w Chinach. Chcieli sobie zrobić w Chinach po prostu kolonię. No i rozpętali wojnę z Chinami od 1894 do 95. I dość fajnie im to wyszło, bo wygrali. Ugrali między innymi Tajwan oraz to, że Chińczycy zaczęli się wycofywać z terenów Korei. Wszystko układało się idealnie, aż tu pojawił się nowy rywal. Rosja. I teraz musimy się zagłębić trochę w umysł Rosjan. Otóż Rosjanie nie byli jakąś potęgą kolonialną, a jako że Chiny znalazły się w dołku, ponieważ były, lekko mówiąc, podzielone, no to idealnym i oczywistym zagraniem byłoby po prostu wsunięcie i wprowadzenie wojsk, choć na początku administracji, teoretyczna pomoc, właśnie na tereny Chin. Wybrali Mandżurię. Północno-wschodni region Chin. No i co w związku z tym? Japończycy też byli zainteresowani Mandżurią. Zatem trzeba było krnąbrnie knuć. I konflikt stał się kwestią czasu. Ale kto wspomagał Japonię? Bo to dość ciekawe. Byli to Brytyjczycy. Oni zauważyli, że Rosjanie trochę rozpychają się w Azji, więc zaczęli się obawiać o swoje Indie. I trzeba było
teraz je jakoś osłabić, najlepiej zneutralizować w tym regionie. No i tutaj zaczęło się całe knucie. Ponieważ Brytyjczycy zauważyli, że Japończycy też nie lubią się z Rosjanami. Więc trzeba było wspomóc Japończyków. Ale Japończycy musieli najpierw wybadać, czy Rosjanie są bezbronni. Ponieważ, no, choć Rosjanie nie trzymali swoich głównych sił na Dalekim Wschodzie, to mogli je zawsze na ten Daleki Wschód przerzucić. Japończycy więc, korzystając z tego, że są bardzo podobni do Koreańczyków oraz Chińczyków, wysłali swoich ludzi, którzy służyli w domach oficerów, czy też byli jakimiś drobnymi handlarzami, a tak naprawdę zbierali informacje wywiadowcze. W ten oto sposób Japończycy dowiedzieli się, że Rosja jest kompletnie nieprzygotowana do wojny na Dalekim Wschodzie. Trzeba było uderzyć. Tu ja z innej perspektywy, jak widzicie, wraca troszeczkę ten początek kanału. Nawet strzałka się nie za bardzo zmieniła. A przed wami teraz mapa Mandżurii i Korei. Pozwoliłem zaznaczyć sobie tutaj półwysep Liaotung z portem Artur, twierdzą morską, oraz z portem handlowym Dalni. Zaznaczyłem także Władywostok, aczkolwiek on będzie ważniejszy później. Tutaj macie także główne skupiska wojsk rosyjskich w początku wojny. No, plus oczywiście granica pomiędzy Koreą a Mandżurią. Przechodzimy do działań wojennych. W zależności od źródła, albo 8, albo 9 lutego 1904 roku Japończycy podstępem atakują Port Arthur. Była to twierdza, która kosztowała ruskich 90 milionów rubli. To sporo. Dodatkowo Koreańczycy nie mają szczęścia. Japończycy maszerują przez ich ziemię, żeby stoczyć z ruskimi bitwę tutaj, w okolicach Tjurengchangu. Był to kwiecień 1904 roku, więc sam początek wojny. Później Japończycy trochę rozsiądą się w Korei, ponieważ dostaną specjalne pełnomocnictwa w tym kraju. Natomiast później stęczają bitwy też tu. Ale co z tego dla ruskich, że biją się dzielnie w tym regionie, skoro pada Port Arthur pod naporem 80 tysięcy Japończyków. Jednym z ostatnich podrygów Rosjan była bitwa pod Tsushima. Tam, no cóż, przerżnęli i musieli się wycofywać do Władywostoku. Gdzieś tu na Morzu Japońskim skapitulowali 15 maja 1905 roku. W końcu przerżnęli także w Mandżurii. I wojska stanęły na tej linii. Japończycy i Rosjanie. No ale cóż, Rosjanie nie mieli szczęścia, ponieważ pokój w Portsmouth zmuszał ich do nieingerowania w sprawy polityczne Mandżurii, czyli tego regionu Chin. No i cóż, Rosjanie przerżnęli po całości. Pokój podpisano 5 września 1905 roku w Portsmouth w Stanach Zjednoczonych. I co w związku z nim? Japończycy otrzymali i port handlowy Dalni, i twierdzę morską Port Arthur. Do tego dostali także południową część wyspy Sachalin w dzisiejszym obwodzie sachalińskim w dzisiejszej Rosji. I Japończycy nie dostali więcej tylko z jednej przyczyny. Amerykanie zaczęli się bać, że Japończycy w końcu i na nich się rzucą. Więc lekko sabotowali japońskie roszczenia terytorialne. A co się stało w Rosji? No, wyobraźcie sobie, że wojna kosztuje masę kasy. Rosjanie nie mieli tej kasy, był jeszcze kryzys ekonomiczny, więc to zaczęło różnić społeczeństwo. Ale więcej o tym w podsumowaniu. Podsumowanie. Zatem jak widzicie, temat ten jest arcyciekawy, ale niestety pomijany. Bo może nie była to najkrwawsza wojna, zginęło na niej coś koło 100-120 tysięcy żołnierzy, to jednak
jest koronnym przykładem tego, jak bardzo trzeba pilnować tyłów. Oraz pośrednio w jej wyniku w Rosji wybuchła rewolucja. Rewolucja 1905 roku, w której nomen omen brał udział sam Piłsudski. Aczkolwiek to już jest zupełnie inna historia. To, co musicie zapamiętać, to to, że ta wojna, choć nie była najkrwawsza, choć nie była najważniejsza, to jednak jest ważnym przykładem. I co ważne, zaczęła się w 1904 roku, a nie w 1905. No to co? Informacje i ciekawostka. Ciekawostka. Osadnikami w Mandżurii byli Polacy. W XVII wieku założyli tam nawet niewielkie państewko zwane Jaksa, aczkolwiek nie przetrwało ono zbyt długo. Co i tak nie przeszkodziło ruskim wysyłaniu nas potem właśnie w te tereny. Polacy pracowali tam ciężko, przede wszystkim przy budowie kolei wschodniochińskiej. I szło im całkiem dobrze. No dobra, a teraz parę informacji. Informacje. Jak widzicie, nie udało mi się nagrać odcinka w zeszły piątek. Teraz widzicie ten film pewnie w niedzielę, to jeszcze tydzień wcześniej. Bo po prostu coś mi wypadło i nie byłem w stanie tego zrobić. Oprócz tego nie będę też publikował i nagrywał tych dłuższych odcinków, jak zazwyczaj. Bo ja wiem, że jest lato, że wszyscy powinni odpoczywać, cieszyć się słońcem, cieszyć się ciepłem, ale ja pracuję. Mam parę projektów stolarskich do skończenia, mam parę maili do napisania, parę aukcji do wylicytowania i parę odcinków do przygotowania. Szacuję, że mniej więcej około 12 sierpnia uporam się ze wszystkim. Ale to nie znaczy, że do tamtego czasu nie będę nagrywał. Będę nagrywał gdzieś 4-5-minutowe odcinki bardziej pogadankowe, w których będę opowiadał m.in. o tym, skąd pochodzą różne przysłowia, przeważnie rzymskie, oraz też parę różnych ciekawostek. I jeszcze ważna sprawa. Zasubskrybujcie kanał, jeśli tego nie robicie, przed sierpniem, bo wtedy odcinki będą się pojawiały bardzo nieregularnie. To znaczy na przykład w jeden dzień będę w stanie wrzucić 2-3 filmy. No, w najlepszym przypadku 3, ale czasami na przykład 2. No i wtedy moglibyście coś przegapić. No ale ja dziękuję Wam za dzisiaj, że wytrwaliście. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć!